kolejna weekendowa wyprawa, żeby trochę odetchnąć od takiego zwykłego życia. Wybrałem się znowu do lasu. Tym razem nie na nockę ze względu na ostrzeżenia pogodowe, że może być, właśnie już widać, że pada, są silne porywy wiatru, jest porywisty wiatr i mamy tam ostrzeżenie jakiegoś tam stopnia konkretnego, więc nie ma co ryzykować tutaj zostania, bo w każdej chwili może coś się zwalić przy silniejszych porywach na głowę, a jakby było się w środku ciemnego lasu, to nie ma jak się za bardzo dokąd logicznie ewakuować. Ale to nie zmienia faktu, że i tak jest tutaj co ciekawego do roboty, ponieważ jestem świeżo po sezonach Beara Gryllsa od 1 do 8 i on tam pokazuje, że da się w takich warunkach, gdy wszystko jest nasączone wodą, mimo wszystko krzesiwem rozpalić ogień. Jestem ciekawy, czy będąc tak uzbrojonym wiedzę z telewizji, dodatkową z YouTube'a, czy będę w stanie sobie takie ognisko rozpalić, używając tylko krzesiwa i tego, co znajdę tutaj właśnie w lesie. Jest około 6 stopni. To jest dosyć zimno, bo tak czuję, że mi ręce trochę kurczą, a znowu drętwieją. Czyli tak, podstawa. Wiemy, że co się zaczyna, takie przygody się zaczyna od znalezienia drzewa brzozowego, brzozy. Tutaj mamy taką właśnie, widzę, znalezioną brzozę. A się świeci od wody. No ale kurczę, Bear chyba nie kłamie, więc jak coś to napiszę tam do nich do maila. Ale najpierw spróbujemy, że czy to da radę. No dobra, no to co, zaczniemy odłamywać takie te kawałeczki, bo to o, w nich jest sekret. Tak wygląda. Ja wam powiem, że pod tą pierwszą, tak beznadziejnie wyglądającą, mokrym kawałkiem właśnie ten drewna, dół wydaje się być suchy. Więc to kurczę, zderzenie prawdy ekranu z rzeczywistością może dać nawet jakiś chyba wynik. To pod spodem jest suche. Ja wam, ludzie, powiem, to się może udać. Wiatr się daje we znaki generalnie. O, co mi się podoba. Z tego zrobię sobie dno ogniska, bo wiem, że sezony od 1 do 8 zawierają taką prawdę, że nie można próbować rozpalać na czymś, co wygląda w ten sposób i można z tego hektolitry wody wyciskać. Więc to będzie moja podstawa do ogniska. Jak na to przyjdą właśnie pozbierane te kawałki, które mam właśnie brzozowe. I jako, że ten zbieranie takiego opału się dzieli na etapy, to ja to, co sobie zbiorę, będę wkładał do kieszeni spodni celem wstępnego, lekkiego osuszenia tego. Nie wiem, czy słychać albo widać, co się u góry dzieje, jeżeli idzie o wiatr. Naprawdę, naprawdę dzisiaj to jakbym miał stracha, jakbym był tutaj sam. Ja tutaj jestem sam. Gdybym był tutaj sam z zamiarem zostania na noc, bo to naprawdę jest taki pokierdan. Widok i odgłosy nadciągającego kataklizmu. Dobra, wracamy do brzozy. Więc to jest naprawdę bardzo fajny egzemplarz brzozy. Podchodzą nam tutaj bardzo fajne, duże kawałki tego czegoś, tej kory. Widać, jak się szybko dosyć zaczęło ściemniać, bo tutaj już widzę, że nie ten, niedużo nam rejestruje obrazu kamera. Dobra, punkt drugi zbierania rozpałki, to mamy teraz podstawową, czyli mamy podstawę ogniska, mamy troszkę kory z brzozowej właśnie nazbierane, którą postrzępimy, żeby była bardziej łatwopalna i iskrę łapała. Teraz wiem, że trzeba zebrać coś, co nam ten ogień trochę zrobi, jego ekspansję w stronę od żaru do ogniska. W tym celu potrzebne są małe gałązki. Małe gałązki latem, w czasie jakiegoś suchej pory, byłyby dostępne po prostu tutaj, na ziemi. Ale w takim wypadku sezony Beara Gryllsa od 1 do chyba 8, jasno mówią, że jak mamy właśnie deszcz i jest mokro, nie zbieramy nic z ziemi. To jest po prostu kosmos mokry, nie ma opcji, żeby tutaj cokolwiek zebranego z ziemi nam cokolwiek odpaliło.
Więc sezony od 1 do 8 mówią o tym, żeby poszukać drzew iglastych, które by na wysokości mniej więcej metra do dwóch miały suche gałązki odstające i nazrywać tych gałązek. Nawet jeżeli one będą troszkę mokre, to i tak szybciej złapią ogień niż takie, które nie złapią tego ognia, ponieważ są mokre i leżą w kałuży na ziemi. Więc idę szukać teraz drzewa jakiegoś, które właśnie będzie odpowiadało wymaganiom sezonów Belagrysa od 1 do 8. Mała przerwa. A tak idąc i szukając sobie właśnie odpowiedniego stanu drzewostanu, żeby umożliwić mi zebranie małych gałązek, to co mogę powiedzieć? Ten głos za kamerą, on ma twarz. Ja pokażę moją twarz w braku lepszych rzeczy. O, jest ciemno, ja sobie świecę po oczach w lesie, więc to jest na pewno fajny pomysł. Znalazłem to, o czym mówił pan Ber. Mamy tutaj choinkę. Choinka jest super, bo jest, oprócz tego, że jest choinką Idą Święta, ma tutaj parasol tych swoich gałęzi i gliwia i tak dalej. I dzięki temu właśnie jest to, o czym on wspominał. Mamy tutaj chyba na dotyk, na oko, suche te właśnie kurcze gałęzie, o których wspominałem. Więc ogałasamy tutaj drzewo z tego czegoś. Ach, kapie na głowę. I będziemy mieli rozpałkę z prawdziwego zdarzenia. Dobra. No, teoretycznie po zajęciu się kory brzozowej, ona ma dać nam na tyle energii, żeby odrobinę wysuszyło i podpaliło nam te patyczki. Etap trzeci robienia takiego mokrego ogniska to jest znalezienie w miarę grubej gałęzi, którą będzie można nożem przebatonować, ponieważ najczęściej zewnętrzne warstwy takich gałęzi są mokre. A po przebatonowaniu się okazuje, że środek jest opcja, żeby był suchy. I wtedy te gałęzie powinny wygenerować tyle energii, żeby zaczęło się tlić właśnie przebatonowane i później rozcięte na takie drzazgi grubsze drzewo. Więc zaczynamy szukać wtedy tych grubszych. Okay. Musimy znaleźć odpowiednie kawałki drzewa. Nie ukrywam, że poszedłem troszkę na łatwiznę, bo znalazłem pocięte chyba przez leśników takie kawałki. Leżały częściowo przykryte tymi liściami i liśćmi. W związku z tym tu widać, że mamy kawałek mokry, kawałek bardziej suchy, więc to powinno być ok. I tu znalazłem drugie coś takiego. Więc teraz zabiorę się za pomocą swojego super noża, mory, do rozcinania tego tak, żeby znaleźć tam jakieś kawałki suche. Więc dużo ładnie za pomocą mojego chińskiego nowego statywu rozstawię i będziemy działali. To niech się leży. O, tak. Wiesz, tym byś mi ułatwił eksperyment generalnie, bo ja już bym mógł za pomocą ciebie i krzesiwa, pomijając odcinki od serii 1 do 8 Bear Grylls'a, ja bym zrobił to ognisko. Wyglądasz na łatwopalnego. To da radę. Nóż nie jest tak zwany full tank. On nie jest z jednego kawałka metalu zrobiony. Dlatego trzeba ostrożnie robić nim takie napierdzielanie, żeby nie ułamać. Zaczyna się dziać to, co widziałem w telewizji. No i pod spodem to drewno wygląda na suche. Kontynuujemy robienie, powtarzamy eksperyment, jeżeli przynosi rezultaty. Ale figura się faktycznie smaga. Słuchaj, co kilkadziesiąt minut, że ona jest bliżej, głośniej i w ogóle. Ale do takiego zadania taka kosa Rambo chyba by się bardziej nadała. Może z drugiej strony, jak to się mówi, najlepszy nóż, jaki mamy, to jest taki nóż, który mam akurat przy sobie. Ja zawsze mam ten nóż przy sobie, więc jest super. Ale pada.
więc no nie ma co dalej zwlekać. No, ty idziesz pod spód, dobra. Już wytrzemy, żeby był troszkę bardziej suchy. Fu, brudny. W ogóle las jest brudne środowisko. Ja nie wiem, jak ludzie nakręcą takie rzeczy i pokazują właśnie tam swoje piękne, kurde, świecące sprzęty, ubrania, wszystko ciche, tędy czyste i tak dalej. A ja jestem, kurde, po paru minutach uwalony, jak dziecko z przedszkola. Jeżeli mi się nie uda, to ja muszę też przypomnieć sam sobie i wszystkim, że wynik negatywny to też wynik. Rano, no kapie mi na moje super przygotowane wszystko. No jest ciężko, bo tu znowu mi, kurczę, tu się wszystko świeci od wody. To, co wszystko miałem wysuszone z powrotem. Ja muszę znaleźć lepszą miejscówkę odsłonięcia od deszczu, bo na chwilę obecną po prostu jest absolutnie ciężka sprawa. Przerwa, szukanie czegoś, kurczę, pod... O, ja po tą choinkę pójdę, gdzie wybrałem te gałązki. Jak widać, zajmuje to dużo więcej czasu niż w reklamach tego typu produktu jak krzesiwo, gdzie tam pokazują na filmach, że masz pstryk i ognisko się pali. A się zastanawiam, czy ten film obciąć niezależnie od rezultatu, skrócić go do sukcesu, czy pokazać w całości, żeby uświadomić, że to nie jest takie proste. O, kurde, prawie. Kurde, udało się. Pali się. Zgasło. Poszło raz później, drugi raz. Nie ukrywam, że palce już mi tak zgrabiały, że nie czuję tego, co trzymam. Idziesz. Pali się. No wreszcie. Zajęło mi to 40 minut. Na pytanie, co mam po 40 minutach? Mam rozpadające się ognisko pod choinką i kota, który na to wszystko przez ten czas cierpliwie patrzył. No, i małe ognisko pod drzewem. Całość procesu, jak już wspomniałem, kurczę, 40 minut plus jakieś tam mniej więcej drugie tyle w lesie za szukaniem rozpałki. Pierwszą tak się prób właściwie na tyle ten rozmoczyłem, że musiałem zebrać jeszcze raz. No ale rezultat jest. Mamy rozpalony ogień po całym dniu deszczu za pomocą rzeczy, które znaleźliśmy w lesie. To już jest na takim poziomie, że można spokojnie dodawać tych kawałków, które właśnie sobie tam przebatonowałem. Jeżeli się aparat trzęsie, to dlatego, że mnie się już ręce trzęsą, bo od ścisku, od krzesiwa mam palcościsk i nie mogę wykonywać jakichś dziwnych ruchów palcami. A w drugą rękę jest z kolei tak zimno, że właśnie dlatego się trzęsie. No i teraz przy takim ogniu już bym mógł dodać takie grubsze szczapy. Ale szczerze mówiąc, jestem przemoczony, przemarznięty, więc pójdę do, wycofam się na wcześniej upatrzone pozycje, do przyczepy i tam będę się upajał sukcesem. To sokot. Rosany? Podoba mi się twoja otwartość na różnice, na różne rozwiązania. O, ale to jest nagroda, że się już robi ciepło.
Fajnie sosną pachnie, taką mokrą. Ale jazda bez trzymanki generalnie, gdybyśmy byli w środku lasu i musielibyśmy się w ten sposób ratować, dużo czasu, dużo energii. Ja jestem cały mokry, gdybym nie miał żadnych rzeczy na przebranie, to generalnie miałbym więcej niż problem. No dobra, to jest sukces. Tym się można pochwalić.